Co dalej z maliną? Co robić w najbliższych dniach? Co się dzieje w tunelu? Co się dzieje na polu? Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Malina przed nami. Przed nami tak naprawdę początek tego sezonu, chociaż spotykaliśmy się już tutaj wcześniej, ale ostatnie ciepełka pokazały, że dopiero te maliny zaczynają się tak naprawdę rozwijać. Jesteśmy w tunelu, bo tutaj naprawdę coś widać, ale chciałbym zacząć od tego, co się dzieje w gruncie, bo tam mimo tego, że nie widać jakiegoś rozwoju, dzieje się o wiele więcej, bo tam powinniśmy te rośliny stymulować. Jeżeli chodzi o malinę letnią, tą owocującą na tych pędach zeszłorocznych, tam na pewno Państwo widzicie różnego rodzaju uszkodzenia. Gdzieś ta podstawa pąka jest uszkodzona, te liście rozwijają się zbyt wolno, są przebarwione, brunatne, miejscami czerwonawe. To wszystko są objawy niedoborów makroskładników, głównie fosforu, potasu, związane właśnie z chłodami, ale także z uszkodzeniami podstawy pąka, uszkodzeniami pąków, które powstały w zimie. Podobnie dzieje się, jeżeli mówimy o malinę jesienną. Te pędy wychodzą dość wolno i tam, gdzie nie zostało to przykryte tkaniną, ten kolor pędów również jest niezadowalający, a ostatnie mrozy spowodowały, że gdzieś ewentualne uszkodzone mogą mieć stożki wzrostów i tam może będziemy musieli dokonać redukcji pędów. Jeżeli chodzi o regenerację szkód i w malinie letniej, i w jesiennej, tutaj na pewno przydadzą nam się produkty algowe typu Folic Ascovigor, ale nie same, dajmy je z czymś mocniejszym, podajmy trochę jedzenia właśnie, żeby te fioletowe liście odżywić. Fosfor, potas plus mikroelementy, na przykład Folic PK w połączeniu właśnie z algami z Ascovigoru, zrobić to raz, zrobić po 7-8 dniach, żeby tą kondycję podciągnąć, to na pewno pozwoli nam ożywić te rośliny, a jeżeli tylko pojawi się troszeczkę ciepła, one na pewno odwdzięczą się i wystartują. I pamiętajmy to, że jeżeli mamy gdziekolwiek uszkodzoną podstawę pąków, podstawę pędów, to nawożenie do listny będziemy musieli intensyfikować i to na nie kłaść nacisk, bo liście czy też pąki, później kwiaty nie będą w stanie być odpowiednio odżywione od korzenia, bo przewodzenie będzie zaburzone. Jeżeli mówimy o malinie jesiennej, tam przejdźmy się dokładnie, sprawdźmy, co się dzieje. Jeżeli pędy zostały uszkodzone przez ostatnie przymrozki i są uwodnione, tkanka w środku degraduje. Myślę, że należy te pędy usunąć, czy to mechanicznie, czy chemicznie, pozbyć się ich, zastymulować nawożeniem doglebowym po raz kolejny wieloskładnikiem, tak żeby wyrosły nam silne, zdrowe, nowe pędy. One nadgonią i na pewno zrobią się silniejsze i szybciej dorosną nam do owocowania niż to, co mamy w tym momencie, jeżeli jest uszkodzone. Jeżeli chodzi o pole, tam szukamy wciąż przędziorków na dolnych liściach, szukamy gdzieś jakichś uszkodzeń pędów. Mimo tego, że już jest maj, wciąż pozostają aktualne zalecenia poprzednie, czyli miedź, siarka, tutaj w postaci nawozów, takich jak na przykład miedziowy kuprosal, one się będą sprawdzały ciągle w i odżywianiu, i też brudzeniu troszeczkę roślin przed atakami przędziorków. Jeżeli zrobi się nam troszeczkę cieplej, będziemy mogli się pokusić o kolejne rozwiązania. Myślę, że sergomil jako taka miedź systemiczna też na wiosnę się przyda w tej malinie letniej, żeby te uszkodzone pędy zabezpieczyć, wzmocnić, zbudować troszeczkę w nich odporności. A jak jesteśmy już tutaj w tunelu, no to spójrzmy, co się dzieje. Mimo tego, że jest to tunel, jest to uprawa sterowana, powinno być tu ciepło, ja stoję w kurtce, bo wcale nie jest tak komfortowo i rośliny też wcale nie czują się komfortowo, mimo tego, że wypuszczają gdzieś kwiatostany. Wciąż mamy do czynienia z pewnego rodzaju niedoborami na liściach, a co gorsza, są uszkodzenia pędów, uszkodzenia mrozowe, uszkodzenia po zimie. Jeden pęd jest ładny, piękny, zielony, dalej z boku wychodzą nam te pędy kwiatostanowe, dużo bledsze, dużo niższej jakości. Może będą z nich jakieś owoce, ale to owocowanie skończy się na pewno dużo szybciej. Co ważne, teraz należy zadbać o odpowiednią kondycję tychże liści, pędów, tak żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi nam moment kwitnienia, a roślina nie jest w stanie odżywiać kwiatów, ma za mało siły, ma za mało energii, żeby wyżywić się. Wszystko będzie kierowała wyrastające pędy te tutaj do owocowania jesiennego, a zapomni wręcz o tych lekko przemarzniętych pędach na owocowanie letnie. Czyli na pewno nawożenie doglebowe tutaj, no jeżeli mówimy o takiej uprawie sterowanej, to te pożywki wiosenne zrównoważone są podawane jak najbardziej, ale póki nie mamy otwartych kwiatów,
nawożenie stymulacyjne, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne. Ja bym proponował taką serię zabiegów folik Ascovigor plus folik Aminovigor w dawkach około 2 litrów na hektar jako stymulację i do tego nawozy w pierwszej kolejności fosforowo-potasowe, na przykład folik PK. Później dodatkowo w kolejnym zabiegu też ta mieszanka algowo-aminokwasowa, ale z dodatkiem magnezu, na przykład w postaci folika MaxCop bądź też siarczanu magnezu, żeby tą zieloną barwę liścia podnieść. Jeżeli mówimy o tych nawozach, tam będziemy mieli zawsze troszeczkę mikroelementów, także będzie mangan, będzie żelazo, które są niezbędne do budowania tej zielonej barwy liści. No i na pewno będziemy szukali w takich warunkach, jeżeli wyskoczy nam jeszcze troszeczkę słońca, a będzie to ocieplenie. Tutaj musimy się skierować ku przędziorkowi, szukajmy go, bo on był już wcześniej, schował się troszeczkę na to ochłodzenie, ale jest, czeka, na pewno będzie wychodził i abamektyna, myślę, tutaj będzie dobrym krokiem jako to pierwsze chemiczne rozwiązanie. Później będziemy się kierowali ku innym produktom, ale myślę, że wykorzystajmy to nadchodzące kilkudniowe ocieplenie, żeby wykonać te zabiegi zwalczające. Na typowe zabiegi chemiczne, jeżeli chodzi o ochronę przed szarą pleśnią czy też antraknozą, poczekajmy jeszcze chwilę, niech się pokaże chociaż pierwszy kwiat, ale zanim to, myślę, że sergomil jako ta miedź systemiczna, o której już nieraz Państwo ode mnie słyszeliście, będzie tym dobrym rozpoczęciem takiego nawożenia, stymulacji na samym początku wegetacji. I oby już pogoda nam nie płatała figli, obyśmy dalszą część sezonu mogli przeprowadzić w miarę spokojnie. Myślę, że te maliny mimo uszkodzeń wydadzą jakiś plon, a warto o nie zadbać, bo w polu tych uszkodzeń jest sporo i każdy uratowany kilogram maliny letniej, myślę, że będzie na wagę złota, także czy to w tunelu, czy też w polu, te zabiegi regeneracyjne powinny być wykonane, a wykorzystajmy te nadchodzące ciepła, żeby strzelić się w to okno pogodowe. Przymrozki były, a czy będą dalej, tego nie wiemy. Zawsze mieliśmy tych zimnych ogrodników w połowie maja. Sezon jest nieco opóźniony, przesunięty, także możemy się spodziewać, jak to mówią, niespodziewanego. Oby to nie nadeszło, ale musimy być przygotowani. Ode mnie to na tyle dzisiaj i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem.